Witamy ponownie z winylowej, z warszawskiego Wemowa. Już. Już po wszystkim. Reset. Chłopaki nie mogą chyba jeszcze pozacierali jak dojść do siebie. Ale za chwilę być może sami opowiedzą. No to co, to mamy łydkę. I to w dodatku grubasa. Ponownie u nas. A to w związku ze zbliżeniem, ja już nie powiem w związku z czym, bo to zaraz panowie sami opowiedzą. Natomiast musimy podziękować naszym kolegom, dzięki którym to spotkanie się odbywa. Miodom Mazurskim, Destylarni Piaseckiego i Salonowi Nautilus. Bo będziemy mogli dzięki ich uprzejmości słuchać tej najnowszej płyty na super high-endowym sprzęcie. Na tak high-endowym, że aż włosy dęba staną. Wygląda groźnie. No dobra. Szare drewno. No dobra, słuchajcie, to co? Opowiemy parę słów o tym, co was tutaj sprowadza. Najnowsza płyta. To tak wygląda. O Boże. Nie ma. Do góry nogami trzymasz. Na razie w wersji CD. Tak jest. Ale nie uprzedzajmy faktów. Jeszcze faktów nie znamy do końca. Tak, no więc jest to nasze najnowsze dziecko, które nazywa się Socjalibacja. Dziecko zawiera 11 utworów, które są w tematyce przeróżnej. Natomiast jesteśmy bardzo zadowoleni z tej płyty. Naszym zdaniem jest naprawdę fest i jesteśmy strasznie ciekawi reakcji ludzi, którzy otrzymają tą dawkę muzyczną na uszy, bo jest troszeczkę inaczej. Troszeczkę, leciutko. Bez przesady, ale minimalnie zmieniliśmy konwencję, pograliśmy troszkę więcej piosenek. Jest mniej pastiszu, a dużo więcej takiego szczerego rockowego grania. Oczywiście to jest łydka grubasa w 100%, także są teksty, tak, które mają dobrą pineskę, ale jednocześnie jest bezbluzgowo. No, zobaczymy, co z tego będzie. Zachęcamy bardzo serdecznie, bo naszym zdaniem materiał jest naprawdę fest. Jest nagrany w bardzo dobrym studiu, brzmi świetnie. Jest tak w białostockim Hercu, tam gdzie poprzednia płytka. No tylko wtedy byliśmy pierwszy raz w życiu w takim naprawdę porządnym studio i wyszło dobrze. Wyszło dobrze, ale teraz jest naprawdę lepiej. Zwłaszcza, że z chłopakami z tego studia złapaliśmy wspólne fale i naprawdę współpraca była fenomenalna. Oni nam podpowiedzieli parę rzeczy. Myśmy chyba też wpłynęli trochę na ich postrzeganie świata i muzyki. No i to jest rezultat, do którego zachęcamy bardzo serdecznie. Słuchajcie, płyta jest wydana naprawdę, naprawdę fajnie. Nie często ostatnimi laty spotyka się produkcję w takim trifoldowym, mówiąc po naszemu digipaku, jeszcze z książeczką w środku. Jesteśmy tak grubi, że zdjęcie musiało wejść na 3 części. Tak. Ale rzeczywiście nie jest to standard, że tak powiem. Zdarzają się takie płyty, ale to tylko przy okazji najznamienitszych artystów i najlepszych zespołów. Co potwierdza wyjątek płyty Tuwasa. Tak, dokładnie. Wyjątek potwierdza regułę. Nie no, chcieliśmy to zrobić tak, żeby oprócz muzyki też miało taki walor estetyczny. No przyjemnie jest wziąć do ręki jednak klasycznego CD-ka i coś tam mieć do poglądania, poczytania, a nie tylko w roli zwykłego opakowania. Także okładka też pełni w jakimś tam stopniu wymowę do utworów i całość jest, no, jakby to częścią składową. Tak, całość jest częścią składową. Doskonale. Mamy dzisiaj, tak, brawo. Mistrzostkie to było. Mamy dzisiaj wtorek albo środę. Wtorek. Premiera jest w najbliższy piątek, 31 stycznia. Ale płytę gdzieś już można zamawiać. Tak. Ona była w preorderze od początku, od grudnia, tak już? W grudniu? W grudniu chyba zaczęliśmy ten czy w styczniu. Nieważne. Przez waszą stronę. Tak. W każdym razie był preorder. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy nam zaufali i zdecydowali się nabyć tą płytę niejako w ciemno, bo żaden singiel z teledyskiem jej nie promował, oprócz kawałków, które wykonywaliśmy na koncertach. Tylko dwa. Reszta jest całkowicie nowa, nie miała premiery nigdzie. No i wszystkie preordery, które zostały zamówione bezpośrednio u nas, będą opatrzone autografami moich zacnych kolegów, muzyków, jak i moim skromnym oczywiście, także mamy nadzieję, że to będzie jakaś tam forma
bajeru dla każdego, kto postanowił nam zaufać i zamówić to sobie z wyprzedzeniem. I one już są wysyłane, także już pierwsze osoby, które zamawiały te płyty już jutro albo nawet dzisiaj powinny je mieć. Tak jest, kto zamówił lada moment może się spodziewać dzwonka do drzwi. Piorunów. I być może odsłucha płyty wcześniej niż jej premiera, która jest 31 stycznia. Tak, 31 trafia to do sklepów. Również tego dnia cała płyta będzie do odsłuchu na YouTubie. Też. No i platformach tych tak, wszystkich streamingowych. Platformy streamingowe, Tidale, Spotify. Tam akurat całkiem niedawno trafił pierwszy kawałek, który będzie tą płytę promował, czyli Nie jem nic. On już był grany, ale no, jest to utwór, który jest mocno reprezentatywny dla tego albumu. Mhm. No i można go sobie posłuchać właśnie na streamingach. Dlatego też znalazł się na pierwszym miejscu na płycie. Dokładnie tak. Mm? No dobra, a co poza płytą, jakieś plany, coś możecie uchylić tajemnicy na najbliższe tygodnie, miesiące? No tak, no koncerty. Ruszamy w teren. Skoro płyta, no to wypadałoby też pograć troszkę na żywo tak. I tych koncertów będzie około 30 na trasie klubowej, potem ruszamy w plenery. No naprawdę będzie dość intensywnie. Rok zapowiada się potwornie pracowicie. Z jednej strony nas to trochę przeraża, z drugiej strony bardzo się cieszymy, bo strasznie chcemy ten materiał wykonać na żywo i pokazać ludziom, na ile nas stać i co mamy do powiedzenia i zaprezentowania zupełnie świeżego. A kawałki naprawdę koncertowo powinny rwać uszy, oczy, czapę i nie powiem co jeszcze. Także no, pozostaje mi zaprosić na koncerty i do odsłuchu płyty, bo materiał naprawdę, no, powtórzę się, ale naszym zdaniem jest mówisz, taki. No. A jeszcze ale przed koncertami mamy w planach wizytę w Empikach. Tak jest. I tak. Będziemy w większości dużych miast, będzie Łódź, będzie Warszawa, będzie Poznań, będzie Wrocław, będzie Kraków, Katowice i... Gdańsk. Tak. No dobra, no to zapraszamy do tych właśnie sklepów wymienionych tutaj. Jak ktoś nie da rady, to zawsze może płytę ściągnąć, ale to nie ma tak... To nie jest to samo, co dotknąć fizycznie tego CD, bo uwierzcie mi, płyta razem z grafiką jest zrobiona rewelacyjnie. Czy szczegóły trasy na stronie już są? Z datami? Jeszcze czy nie. Jeszcze? Znaczy, nie, no jest, jest oczywiście. Rozpiska koncertów, wszelkie jakieś informacje dotyczące wejściówek, miejsc, godzin są jak najbardziej dostępne i na profilu, i na stronie, także zachęcamy wszystkich. Niektóre koncerty zapowiadają się naprawdę bombowo, bo już no, zapowiada się na to, że frekwencja będzie przebogata. Cóż, no, będziemy ostrzyć kły i myśleć, co na tej trasie zaprezentować, no tak, żeby nie było nudno i żeby było na pewno rock'n'rollowo. Nie chcemy też tego jakoś tam planować, specjalnie kalkulować. Na pewno pójdziemy na żywioł. Będzie fajnie, wesoło. Dodajmy, że na wszystkich koncertach zagra z nami również Zenek Kopetansy. Tak jest. Wspólna trasa. Zenus się zreorganizował na całego, też będzie promował swoją płytkę najnowszą, która się nazywa Darmowe Przytulasy i w prawie wszystkich koncertach będzie nam towarzyszył. Także no... No to słuchajcie, nudno na pewno nie będzie. Zapraszamy w takim razie wszystkich do... Jury z Gryfa będą szły. Nie tylko. Do odwiedzenia strony, do odwiedzenia fanpage'a. Przypominamy, za 3 dni premiera. Kto zamówił w preorderze, to być może już jest płyta w drodze. No i co? Spotykamy się na trasie w takim razie. Tak jest. Zapraszamy w imieniu wszystkich naszych tutaj obecnych członków. Jak i nieobecnych. Jak i nieobecnych. Słuchajcie, wpadajcie na koncerty. Zagramy kawałek dobrego rock'n'rolla, pobawimy się razem. Będzie głośno, donośnie, fajnie, wesoło. No i oczywiście płytka czeka na was. I na nas też. I na nas też. I na was też. Zapraszamy.